Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Otóż, moi drodzy, nawet nie przypuszczałem, że będę miał prezent od samego YouTube'a. Być może przyczyniły się te osoby, i tak przypuszczam, z tego samego miotu, o którym zawsze mówiłem, czyli Bardaszanego. To są zgłoszenia. Nie mają jak ugryźć. Nie mają jak wejść, bo takich śmieci się nie przyjmuje, w związku z tym nawet pod takim kątem próbują szczypać. Mówię tutaj o komentarzach, które zostały wyłączone w sposób bardzo dziwny, ponieważ film z tą czapą, co zrobiłem o tym tułaczu XXI wieku, wszystko poszło, jeśli chodzi o komentarze. Natomiast dzień później czytałem książkę Albina Siwaka, komentarze zostały, były ich około 40. Natomiast wczorajszy film, drodzy Państwo, jeszcze nie skończył się, a już komentarze były wyłączone. Czy też nie wznowione. Pytanie jest, dlaczego w tym poprzednim filmie były włączone, w środkowym nie, a ostatnim również. To jest bardzo dziwne. Można by było tutaj w tym momencie wyłączyć prawdopodobieństwo tych technicznych, sztucznych pseudointeligencji. Prawda? Bo nie poszło ciągiem. No nieważne. No w każdym razie zrobili mi prezent imieninowy. No, z tego bardzo cieszę i bardzo dziękuję. To tylko półgłówki potwierdzacie swoją słabość. Wielką przyjemnością przyjąłem ten podarunek. Oby więcej, oby więcej. To jest forma, drodzy Państwo, manifestacji przeciwko prawdzie. Nic poza tym. Tylko tej prawdziwej. Nie tej fałszywej, jaką oni, drodzy Państwo, w swojej większości totalnej prezentują. I cóż, jeżeli jesteśmy tak groźni, a to są sygnały, no to tylko należy się cieszyć, że nasza praca nie idzie na marne. Zobaczymy, moi drodzy, co dzisiaj będzie po przeczytaniu tej książki. Bo przecież ja robię swój komentarz. Treści, które są zawarte w książkach Albina Siwaka, również nie należą do pieszczot systemowych, prawda? Również należą do pieszczot systemowych. W związku z tym całkiem możliwe, że będzie kontynuacja. Trudno, dlatego uprzedzam. I teraz taka. Prześmiewczo, ponieważ wczoraj było trochę o konfidencie Bardaszanym Ułanie, półgłówku. On tam twierdzi, że jemu wszystko gra. Z panią Janą żeśmy doszli do wniosku, że przede wszystkim głowa mu nie chodzi, nie pracuje. To jak ty, chłopczyku w krótkich spodenkach, możesz stwierdzić, coś ci gra czy nie? Musiałby być to czysty przypadek, że tak ci się powiedziało. Dobra. Bierzemy się, drodzy Państwo, do czytania książki. Nie pominiłem tego śmierdziela mieszać akurat do tych kwestii związanych z twórczością Albina Siwaka. Zakończyliśmy na złamanej ręce. Śmiać mi się chce, bo chciało mi się powiedzieć niewidzianej ręce. Zapraszam. Ale przyczyna jej strachu szybko się wyjaśniła. Owa czarna postać wpadła do pokoju, gdzie spało dwóch młodych mężczyzn, którzy dopiero parę dni temu zostali tutaj przydzieleni. Postać zaczęła latać po pokoju, a oni, obaj, ci młodzi żołnierze, złapali pepesze i chcieli strzelać do tej postaci. I na pewno by to zrobili, gdyż też byli bardzo wystraszeni. I jak później opowiadali, uznali tę postać za diabła. Ale słysząc krzyk żołnierzy, wpadli do pokoju i inni dwaj. Ci uznali postać za diabła,
tylko krzyknęli, że to powar, czyli kucharz. Przez 2 tygodnie leżał w warstwie sadzy i był codziennie wędzony dymem. Owszem, kopał w te drzwi i krzyczał, ale oni go nie słyszeli. Jadł wyłącznie słoninę i przeżył w wędzarni 2 tygodnie. No powiem wam otwarcie, że przeżył, mając słoninkę, to się nie ma co dziwić, bo słoninka bardzo dobra, jeszcze mówię oczywiście z tej epoki. Ale jakie on musiał mieć płuca? Może był pływakiem i przetrzymał. Pływacy mają wyjątkowo mocne płuca, drodzy Państwo. No, ja pamiętam swojego czasu, że byłem w stanie przepłynąć prawie 70 metrów pod wodą, czyli wielki basen i do połowy. Mój kolega 2 baseny, czyli stówkę. To nie jest jakiś wielki wyczyn, moi drodzy. Ludzie, którzy przykładowo zajmują się nurkowaniem, to jeszcze co innego. No ale wracamy do tematu. Na mnie chłopaku, który znał polską biedną wieś, majątek Helgi, robił duże wrażenie. Wszędzie doprowadzona była woda, poidła i koryta ceramiczne. Park maszynowy duży i pod dachem. Podwórko porządnie wybrukowane. To był inny rolniczy świat, w niczym niepodobny do biedy rolnictwa na Mazowszu. Ja bym to, drodzy Państwo, inaczej ujął. Nienawidzę wybrukowanych. Chcę, żeby to było klepicho, tak jak było kiedyś. Trawa, klepicho i żadnych betonów. Ja mam u siebie, no z racji tego, bo ktoś może mi powiedzieć, a ty masz, no tak, no ja nie mam, nie prowadzę tutaj rolnictwa, prawda, ale te betony są z konieczności. Z konieczności po prostu tutaj. Ponieważ wcześniej, przy tych opadach w Normandii, no to moi kochani, to kaczki mogłyby pływać. I dlatego te betony są zrobione z drenażem, ponieważ przez ten żwirek to wszystko spływa. Jest odpowiednia oczywiście zrobiony poziom oprócz tego względu. Natomiast reszta, no to jak widzicie u mnie, pełna natura. Natomiast na wsiach najbardziej mi się podobało, a pamiętam, że jeździłem jak bardzo często i u matki byłem w Ciechocinku, no to wiadomo, że zaraz jak tylko się wyjeżdżało w kierunku Łachy, to było podłączone pod Wisłę, były piękne takie właśnie polskie wioski, polskie domy na wsi. Tam często jeździłem, nie było problemu, chodziło się normalnie, dostawało się mleko. Nawet czasem babcia dawała jajeczka. Coś pięknego. To było coś pięknego. Natomiast to, co jest obecnie, to w ogóle mi nie odpowiada. Nie. Lubię naturę. I uważam, że tak jest najlepiej. Bo pamiętajcie, kroczek po kroczku i ta technika doprowadza do takiej zimnicy. Ja nie wiem, jak ludziom się podoba, jak ludziom się podobają meble z Ikei, jak im się podobają takie zimne, takie nowoczesne te ściany. Tam nie ma żadnego wyrazu. Kompletnie. No ale trudno. Ludzie są wygodni. Wszystko na pstryczek, wszystko na klaśnięcie. Czekajmy tylko, kiedy prąd wysiądzie. Tak, to był inny rolniczy świat, w niczym niepodobny do biedy rolnictwa na Mazowszu. Mój Boże. Gdy zajeżdżaliśmy z Jankiem do Karola rowerami, to często nam mówi Helga, chodzi do pustych obór i stajni i płacze. Karol, mówiłem wtedy do niego, kto sieje wiatr, zbiera burzę. To nie Polacy rozpętali tę wojnę i ty sam wiesz dobrze. Tak, to prawda, tylko że ja ją kocham. I inaczej to czuję, odpowiadał.
Ale dzieci mówiły już na Karola tata. Nie tak jak do przyjścia frontu. Mieliśmy tu z Rosjanami, mówił Karol wesoło i smutno. Nawozili po niemieckich rowerów i tu z tej góry do Landowa uczyli się jeździć. Często koła były bez powietrza, ale to nie przeszkadzało w jeździe. Więc jednego dnia około 20 żołnierzy poszło na tę górę zjeżdżać z niej rowerami. A były to czasy, że jeszcze pędzili bydło z terenów zajętych przez Armię Czerwoną. I teraz ktoś może powie, no tak, wpuścić chamów, to atrament wypiją. Drodzy Państwo, powróćmy do historii. Za cara. Tak? Uważacie? Nie. Ludzi upodliła rewolucja bolszewicka. Bo takiej biedy, którą sobie wymyślili tak zwany komunizm, że dla nich było wszystko, a ludzie ledwo mogli przeżyć, to oni nigdy nie mieli i już nie będą mieli. Tak. Teraz piłeczka odwróciła się w drugą stronę, łącznie z wiatrem. Przekonacie się sami. Tak samo jak z Chinami. Okupacja. Tak zwana anglosaska. Parchata. Tak mówmy konkretnie. Pod flagą angielską ta kolonizacja. Drodzy Państwo, bo tak to można nazwać. Amerykańska również. Oni wszyscy chodzili, głównie Ameryka, do Chin. Natomiast Indie, no tam. Tragedia. Dzisiaj Indie idą bardzo do góry. Nawodnictwo, to co jest bardzo istotne, a tym samym woda, mówię, oczywiście, zdrowa, czysta, jest na najwyższym poziomie. Ale po co o tym mówi, prawda? Trzeba powracać do dawnych czasów okupacyjnych poprzez czosneczek i wtedy oni się zaczynają podniecać. Jak to kiedy, jak to jest obecnie oczami tamtych czasów. Bo innych nie widzą. Bariera została postawiona, bo to jest inny świat, który ma pozostać w oczach głupich gojów, takich jak oni sobie życzą. I to powtarzają te pierdoły, te głupoty na każdym kroku. Sobie nawet nie zdajecie sprawy, wystarczy posłuchać tego redaktora amerykańskiego, co zrobił wywiad z Putinem. Jak się odniósł do wielu miast w Rosji. Był mile zaskoczony. Przede wszystkim jest dusza. I wszystko to, co jest na Zachodzie, nic nie jest warte obecnie. Przesiąknięte zgnilizną. To tak jak domki z kart. Idziemy dalej. A były to czasy, że jeszcze pędzili bydło z terenów zajętych przez Armię Czerwoną. Krów ryczących z bólu, niedojenia było kilkaset. I jak później się wyjaśniło, pędzili je właśnie na nocleg do majątku. Krowy wyszły za góry na drogę i przecinały ją, by wejść na dziedziniec majątku Helgi. A grupa, jak oni mówili, welocypedów, czyli tych rowerzystów, puściła się z góry. Wyhamować chyba nie umieli, bo wpadli na te biedne krowy. Te z brzegu stada, widząc, że pędzi na nie jakiś stwór, nastawiały rogi i wielu z tych amatorów jazdy wpadało na nie jak na widelce. Poranili także kilka krów i dowódca ochrony krów był wściekły. Wściekły był również dowódca rowerzystów z majątków, bo kilku trzeba było odwieźć do szpitala. I jak nam później mówił, kiedy zawiózł ich do szpitala i powiedział, że są ranni, bo sami wpadli na krowe rogi, to śmiechu było co niemiara. A jeszcze gorzej było, kiedy napisał raport do swojego dowódcy. Ten go zbeształ, że robi sobie żarty, dopóki sam nie sprawił. Więc ten dowódca z majątku kazał zebrać rowery na kupę, na podwórko i jeździł po nich spychacz gąsienicowi, ku rozpaczy żołnierzy. Karola
Przepraszam, Karol i Helga byli jeszcze tu półtora roku. Mąż Helgi, generał, dostał się do niewoli amerykańskiej i stamtąd pisał listy do Helgi. Namówił Helgę i wyjechali do zachodnich Niemiec, do jego rodziny. Janek opowiadał mi, że wypuścili generała i mieszkał razem z Helgą i Karolem. No, drodzy Państwo, nie krytykuję tego. W ten sposób powiem. Nie krytykuję tego i z jednej strony, patrząc na tego generała, faktycznie musiał to być w miarę dobry człowiek. To śmiesznie brzmi, no przecież mordował, prawda? Wydawał rozkazy. Manipulacja niestety brała jej również osoby mądre. Niestety. Nie każdy był w stanie ogarnąć się w porę. Ale może posłuchajmy, zobaczymy. Być może będzie tam później jakaś refleksja. Ciężki temat, prawda? Ciężki. Janek i Inga też dali się namówić Heldze i wyjechali do nich. Często Janek mi mówi, nie takiej Polski oczekiwałem, jaka tu przyszła. Myślę, że on jeden takiej oczekiwał. Drodzy Państwo, przypominam jedną rzecz. Nie mogliśmy się spodziewać nic lepszego, ponieważ po samej wojnie była kontynuacja Zelmana Piłsudskiego, Józefa. W związku z tym ten cały bardach, który został ocalony w taki czy inny sposób czosnkowy, niestety zaczął tam rządzić i to bardzo mocno do 56 roku. Bardzo mocno. Później zelżało w Rosji do 53 z racji odejścia Stalina. To trzeba pamiętać. Nie da rady, drodzy Państwo, się tak szybko pozamiatać. Biorąc pod uwagę, że były wyjątkowo duże zniszczenia w Polsce i w Rosji. Ach, co to był za ślub. Następny rozdział. Wiosna 46 rok. Przyszła tu później niż zwykle, ale jak już przyszła, to wybuchła. Bielą Przylaszczek i Sasanek w lasach, orach, niespotykanym ciepłem o tej porze roku. Od kwiatów było tak biało, że żal było stąpać po lesie, żeby nie niszczyć ich. Łąki te podmokłe zakwitły kaczeńcami na żółto, a pozostałe pola również żółtym mleczem. Jednocześnie kwitła dzika leszczyna w lasach, której było dużo. I wszystko to sprawiało, że w powietrzu unosił się zapach kwiatów. Wiosna to cudowny czas dla wszystkich tworzeń. A więc i ludzie w tym czasie nie tylko, że podziwiają pęd do życia wszystkiego dookoła, ale i sami instynktownie chcieliby brać udział w tym rozwijaniu się wszystkiego wokół nich. No tak, drodzy Państwo, dlatego wiosna jest takim rozpoczęciem życia po zimie. I to samo chyba dotyczy, myślę, ludzi. Nabierają takiej energii. Najwięcej dzieci rodzi się w tym okresie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten wybuch ciepła spowodował, że wysokie trawy na polach, które nie były koszone w ubiegłym roku, bo nie było komu ich kosić, teraz wystawały wraz z chwastami ponad tę wybujałą zieleń. Wiadomo było rolnikom, że takiej starej trawy nie da się już skosić, bo żadna kosa tego nie weźmie. Zresztą nie było komu i teraz tego kosić. Połowa gospodarstw rolnych, a także domów, osiedlach i miasteczkach stała jeszcze pusta. Tylko szabrownicy grasowali, zabierając wszystko, co im się podobało. Powiem wam jedno. Zawsze był problem jeden. Szabrownik to z reguły morderca. On się nie zawaha. Gwałciciel.
Nie powinno być żadnych sądów. Po prostu wchodzisz, grabisz, gwałcisz, od razu czapa. Od razu czapa. W wielu przypadkach na szczęście tak było. Ale nie zawsze, niestety. Ludzie, co niektórzy, byli naiwni. Litość. Co to w ogóle za słowo litość? Też bym wyeliminował. Tolerancja, litość. Dzisiaj żeśmy doszli przez takie słowa do totalnego bagna. Bo wykorzystują to. I to w sposób perfekcyjny. Czosnkowe gnidy. Tak. Wy się litujcie. Przyjdzie jeszcze to jedno słowo magiczne i jest już pozamiatane. Każda forma odwrócenia uwagi jest dobra. Dlatego tak szablonników nie gonimy. Sami nimi byli, jeśli chodzi o tę uwagę. Ci rolnicy, którzy już zajęli gospodarstwo, nie mogli patrzeć, jak nowa piękna zieleń w tych chwastach wyrasta. Zaczęli wszystko to wypalać i z tego powodu codziennie mieliśmy pożary gospodarstwa. Straży pożarnej w ogóle nie było, a rolnicy mieli tylko wiadra i wodę. Nic dziwnego, że wojewoda wydał ostry zakaz wypalania trawy. Tylko kto tego miał pilnować? Gmina była duża, liczyła 8 wiosek i sporo rozrzuconych kolonii. Drugą, a może pierwszą, była dalej plaga napadów band i szablowników. Wiedzieli, że w gminie nie ma milicji, więc w ogóle się nie bali. Ojciec mu pisał wszędzie i jeździł, gdzie tylko można, żeby zdobyć ludzi do milicji. I w tej sytuacji, gdy wykłócał się ze starostą w biskupcu, biorący wtedy udział w naradzie pułkownik Wojska Polskiego zaproponował: panie wójcie, mam pomysł. Żeby ukrócić to bezprawie, będziemy zwalniać z wojska część żołnierzy. Takich, co chcą się tu osiedlić i żyć na stałe. No to jest świetny pomysł, powiem wam otwarcie. Oczywiście. No bo cóż jest ważniejsze niż w tym momencie wieś. Gdzie nie ma co jeść. O, jeszcze się zarymowało. Wieś, gdzie nie ma co jeść. Takich, co chcą tu się odsiedzić i żyć na stałe. Znajdź pan ładne gospodarstwa, bo to ludzie, którzy zasłużyli się ojczyźnie. A my ich zwolnimy pod warunkiem, że stworzą u pana coś w rodzaju społecznej milicji. Będą mieli broń w domach i sami się zorganizują. Szybko więc znaleziono 13 gospodarstw w jednym miejscu, tak żeby mogli w razie alarmu szybko się zebrać. Szkopuł był tylko jeden. Te gospodarstwa nie były w centrum gminy, a na jej granicy. A więc w razie napadu trzeba dużo czasu, żeby oni mogli do lustrów czy innej wioski przyjechać. W dodatku ważyły się losy tej osady, gdzie ona ma administracyjnie należeć. Bo i sątopy twierdziły, że to ich osada i lutry. Ten targ przeciął ich dowódca mówiąc: to nie ma znaczenia, gdzie będą należeć. Ważne, że wokół nie będzie, że będzie, po, ich będzie porządek, bo go zaprowadzą. 13 żołnierzy przyjechało obejrzeć swe gospodarstwa i żeby nie było lepszych czy gorszych, by uniknąć problemu, że wójt jednemu przydzieli ładne budynki, a drugiemu gorsze, to zrobiono losowanie. Kiedy każdy już wiedział, które budynki i ziemia należą do niego, na domach przybito tabliczki, że są one zajęte przez Wojsko Polskie. No, wtedy można było zrobić losowanie. Dzisiaj to niemożliwe, bo komputeryzacja też polega na oszustwie. Technika. Zgodnie z ustawą o pomocy żołnierzom, każdy z nich dostał ładnego konia z dostawy UNRA. Okazało się zaraz po zajęciu gospodarstw przez były wojskowych, że wszyscy oni są kawalerami. Jak tu gospodarzyć bez kobiety? Chłopcy zaczęli jeździć po okolicy i szukać kandydatek na żony. Nie było to jednak proste, bo po pierwsze, było tu jeszcze pusto i ludzi
dopiero ludzie dopiero napływali, a po drugie bali się tych nieznajomych i tak od razu oddać córki nikt nie chciał. Nawet starsze kobiety miały od nich propozycję małżeństwa. Problem ten niezwykle zręcznie i szybko rozwiązał człowiek, który jednego dnia pojechał pod gminę wozem, na którym siedziała młoda kobieta z dwójką dzieci. Był młody, mógł mieć 30 lat. Panie wójcie, zwrócił się do ojca, ja chcę objąć swoje gospodarstwo. Widzi pan, wóz wyładowany z kobietą i dziećmi to moja rodzina. Dobrze, mówi ojciec, ale jaką wioskę pan sobie wybrał? Nie będę wybierał, bo już mam tu swoją gospodarkę. Tylko rzecz w tym, że zajął ją wojskowy, więc nie może pan chcieć, nie może pan chcieć tej, bo już mieszka w niej człowiek. Wybieraj pan każdą inną, ale nie tę, odparł ojciec. Panie wójcie, pan mnie nie rozumiał, mówił uśmiechnięty człowiek. To moja ziemia, moje budynki. A tu patrz pan, wskazał ręką na cmentarz, który był blisko gminy. Tu leżą prochy moich pradziadów, dziadów i oboje rodziców. No, to jest zupełnie normalne, się wcale nie dziwię. Ja się w tej gospodarce urodziłem. Musiałem uciekać w czasie wojny, bo ojca zamordowali za to, że uczył mazurskie dzieci po polsku. I mnie też katowali i zmuszali do zmiany nazwiska i wyrzeczenia się polskości. Uciekłem do Ciechanów, do rodziny. Tam się ożeniłem, mam dwoje dzieci i żonę. A teraz wracam na swoje. Teściowe dali mi konia i krowę. O tę pasącą się obok gminy. Dobrze, bierz pan tę krowę i rodzinę, jedź pan pomału, a ja dogonię pana rowerem. Pojechałem za ojcem, żeby zobaczyć, jak przebiegnie odzyskiwanie tej gospodarki. Gdy wjechali na podwórze, zostawił wóz z żoną i poszedł do progu. Ukląkł i ucałował próg. Zdumiony żołnierz pyta, co to znaczy, panie wójcie? To znaczy, że ten człowiek jest Polak, Mazur i to jest jego ojcowizna, na którą wrócił. To po co pan nas tu ściągnął, jeśli będą nam odbierać gospodarki? A człowiek dopiero co całujący próg podszedł do żołnierza i mówi, wszystkie pozostałe były niemieckie i nie ma obawy, że będą odbierać. Ta jest moja i zaraz to panu udowodnię. Wyjął z wozu drążek żelazny i podważył deskę podłogową sieni. Wsadził w głąb rękę i wyciągnął zawiniątko, z którego wyjął zdjęcie. Patrz pan, to moi rodzice. Przed tym domem, a to ja. Jako mały, a tu już prawie dorosły. A to są papiery, że od wieków mieszkali tu piechowie, czyli moje dziady, pradziady. Kobieta zeszła z wozu i chciała z dziećmi wejść do domu, ale żołnierz stał w drzwiach, zasłaniając sobą wejście. Nie puszczę, krzyknął i sięgnął po karabin. Och, ty gnido. To jest moje słowo. Po takich rzeczach powinien się usunąć i to zrozumieć. Tym bardziej, że był żołnierzem. Zaczął strzelać w górę i za parę minut było tu 12 jego kolegów z karabinami. Po wysłuchaniu przyjezdnych wszyscy zwrócili się do kolegi. Puść ludzi, to ich ziemia. Idą. Całe szczęście. No, znalazła się jedna menda. Nie można im zabraniać życia w ich ojcowiźnie. Panie wójcie, pan musi naszemu koledze znaleźć blisko gospodarkę. Ty bierz swoje graty i chodź do nas. Ale piecha inaczej to rozwiązał. Zostań pan u nas. Ja znam tu ziemię i domy i pomogę panu wybrać dobrą gospodarkę. Tak też było. Szybko piecha nawiązał z żołnierzami przyjaźń, która zaowocowała znalezieniem żon dla tych kawalerów. A proszę uprzejmie. To jest to. Urazy wtedy idą precz momentalnie. Mówi do nich. Jak ja stąd uciekłem w 40 roku, to też byłem kawalerem. Ukrywałem się u wujka na wsi, pod Ciechanowem, a tam dziewuchy jak łanie. Przebierać bracie jak w ulęgałkach. Chłopaków tam było mało, bo Niemcy wywieźli część i nie wrócili. Później poszło trochę do partyzanki i część zginęła. A jak wkroczyli Rosjanie, to nasze wojsko resztę zgarnęło.
Chłopy, jak dobrze pójdzie, to nie tylko żonę każdy przywiezie, ale i krowę, a może i ptactwo dadzą na początek. Tak ich zachęcał do tej żeniaczki, że przyjechali do gminy i Plutonowy mówi: Panie wójcie, tu nie da się żyć bez kobiet. Wokoło nie ma dziewczyn, a jak są, to się nas boją. Ten piecha powiada, że ożeni nas wszystkich naraz, ale trzeba by pojechać po te żony, no i przywiezie razem z krowami i dobytkiem. Nie będzie nas parę dni i wtedy szabrownicy obrobią nasze domy. To trzeba było się zorganizować. Połowa pojedzie, przywiezie, no ale to jak tu się dogadać, kto pierwszy? No bo to jest taka mentalność, drodzy Państwo, że to też w pewnym stopniu się nie ma co dziwić, bo ci pierwsi wybierą lepsze. O Boże kochany. Ale myślę, że jednak pojechanie po kobiety jest mocniejsze niż obrabowanie domów. No to jedźcie połową. O właśnie. Teraz, a później druga część pojedzie. Przepraszam, z ręką na sercu. Nie znałem akurat tego, to tak wygląda jakby... Nie, nie pamiętałem tego tekstu. Czytałem te książki... No, kilka lat temu. Tak. Naprawdę nie robię tutaj jakiejś partyzantki. A ci, co zostaną, niech pilnują domów. Nie, mówi Plutonowy. Tak nie może być, bo ci pierwsi... Ręką na sercu nie pamiętałem tego. Wezmą ładniejsze dziewczyny. Nikt nie chce zostać na tą drugą turę. Jeśli tak, to jedziemy do pańskiego pułkownika, biskup tu zakończył ojciec. Tam załatwił trzech żołnierzy do karmienia ich koni i do pilnowania wszystkich domów. No ale drodzy Państwo, jak pojadą wszyscy, to ja nie wiem, to tam dojdzie do szarpaniny chyba. Zobaczymy, co będzie. Wojsko dało trzy ciężarówki, samochody z kierowcami i prowiantem dla nich. Kandydaci na mężów pędzili teraz dzień i noc bimber. Bo jaki to kawaler jedzie z pustą ręką po pannę? U piecha mieszkał ten, co go nie chciał wpuścić do domu. Dobrze mu było. Jak przy ich stole, a i sam piecha spowodował, że chłopak trzymał się go blisko. Przez te dni rozmawiali i żona piecha powiedziała, że ma jeszcze młodszą siostrę. Molestował więc piecha chłopak, żeby mu powiedział, jaka ona jest. Ten odmalował ją prawie jak mistrz świata. A ponadto dodał, jest jeszcze pracowita i dobra. Wiecie co, pan, drodzy słuchacze, przypomniało mi się kiedyś, jak jeszcze byłem kawalerem, to powiem wam taką historię śmieszną. Mój brat studiował w Gdańsku, AWF. No i mówi tak, słuchaj, chodź pojedziemy do Gdańska. Ja mówię, daj mi spokój, tam do Gdańska będę jechał. A mówi, no słuchaj, tam jest taka fajna dziewczyna, sobie nawet nie wyobrażasz. Paluszki widać. Ja mówię, tak? No i co? No, wolna jest. Ja mówię, tak. Ja mówię, ładna? No dobrze. Skusiłem się na tą podróż. Mijały kilometry, pierwsze wady zaczął okazywać. No wiesz, no, nie, ładna, ładna, ale no tam taka, no troszeczkę tam, wiesz, i tak powolutku, 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 jak się zbliżaliśmy już do samego końca, no to nawet nie chciałem myśleć, co ja zobaczę. No faktycznie, uciekł mi z samochodu. Znaczy nie z samochodu, bo to już było po. W każdym razie, no prawie, że mi ucieka. No, mówię, chłopie, nagrabiłeś sobie u mnie. Brat rok młodszy. Przypomniał sobie tą historię, bo nieraz do tego powracamy. Jak to nieraz ludzie
potrafią kombinować. No ale cóż, miłe wspomnienie. Poza tym Gdańsk, piękne miasto. Zostałem chwilę. Nie nudziłem się, tak czy owak. Więc chłopak robił co mógł, żeby tę dziewczynę poznać i z nią się ożenić. Tych chłopaków mówił, nie prowadź zaraz do swych teściów, bo mi sprzątną dziewczynę. Nie bój się, zapewniał Piecha. Już mi możesz mówić szwagier. Odbili przed wyjazdem na radę, jak przed atakiem na wojnę. Obawą żołnierzy było, że rodzice mogą mi nie ufać i nie wyrażą zgody na małżeństwo. No co wy, chłopaki, zapewniał ich Piecha. Jak ja z wami jadę, to biorę wszystko na swoją głowę. Tak więc, gdy otrzymali z wojska te 3 samochody, to załadowali parę karnitów bimbru, wyprasowali swoje mundury i wypolerowali medale. Żegnaliśmy ich w lutrach. Nawet pan Hilary Wróblewski wygłosił stosowne przemówienie. Jak to po tylu latach kataklizmu bierzemy w posiadanie nasze polskie ziemie. Piecha oczywiście dyrygował, był autorytetem nie do podważenia dla tych 13 pragnących mieć szybko żony. Nie było ich dobry tydzień, aż tu jednego dnia zajeżdża Piecha bryczką pod gminę i niesie weselną wódkę i kiełbasę. Panie wójcie, to od chłopaków za pomoc. Mów pan, prosił ojciec, czy pożeniłeś pan wszystkich i w ogóle jak udało się panu tak szybko to załatwić. Panie wójcie, żeby nie moja teściowa, która oka ze mnie nie spuszczała, to i ja bym się drugi raz ożenił. Przechwalał się Piecha. Jak zajechaliśmy, panie wójcie, to ja zebrałem chłopów ze wsi i mówię. Przywiozłem tu 100% kawalerów, wierzących i nie z partyjniakami. Partyniakami, o, wierzący i nie z partyniakami. No proszę bardzo, pięknie, jeszcze raz to powtórzę. Wierzący i nie są, przepraszam, no patrzcie, oczy chyba już, trzeba okulary wymienić. Wierzący i nie są partyniakami. Każdy z nich ma medale za odwagę i każdy dostał piękną gospodarkę i konia. No drodzy Państwo, to jest dobry materiał na mężów. Przeżyli medalami, doświadczeniem, przede wszystkim odwaga. Tym bardziej w tym początkowym momencie, prawda, po wojnie, że tam potem będą różne rzeczy ciekawe przedstawiane, jeśli chodzi o tą łobuzerię i w jaki sposób oni to rozwiążą. Bardzo ciekawe. Nie taka... O. Każdy z nich ma medale za odwagę i każdy dostał piękną gospodarkę i konia. Nie takie bieda chałupy jak wasze, ale i paropokojowe. A ziemi mają każdy tyle, że waszych trzeba składać po 3 albo i po 4 do kupy. A co to za ziemia? Jak masło byszczy, gdy ją orzesz i rodzi zboże, że chłopa z niego nie widać. A łąki jak kosisz trawę, to kopa przy kopie, a nie tak jak u was, że co się staje, to kopka. Jaka reklama, nie? Najbardziej musiałem im zaprezentować wszystko, jak należy. No i oczywiście bimber wystawiłem i chłopy sobie nieźle popiły. Nabrali więc chęci i powiadają. No to przychodź na wywiadki. Obejrzymy tych kawalerów i zobaczymy. A później zdecydujemy, co robić. Chłopy, mówię im. Ja nie mam czasu i oni też nie. Każdy zostawił gospodarkę i konia. Jak wam się nie widzi, to jadę z nimi do innej wsi. A chłopy nie tylko głupie, żeby wpuścić nas... przepraszam, co tu jest? Ale chłopy nie takie głupie, żeby wypuścić nas z rąk. W ich domach bywało, że siedziały bez widoków na za mąż pójście, nawet po 3 panny.
więc zawarliśmy umowę, że będą z kawalerami chodziły po domach, żeby młodzi mogli się poznać. Ubyło mi już pierwszego dnia 3 kandydatów, bo mój żołnierz, jak zobaczył siostrę żony, to już nie chciał dalej szukać. Przyszły też 2 jej koleżanki i tego samego dnia 2 inni powiadają, że już swoje mają. Zostało mi więc 8, ale chłopy myśleli, jak tu przyspieszyć tę imprezę i przyszli do mnie z propozycją. U Granickich jest duża chałupa i tam zrobimy zabawę. Niech młodzi dobierają się sami, a my rodzice tylko doradzimy. Wieczorem przynieśliśmy bimber do tej chałupy, a chłopy zrobiły na swój kosz zakąskę. Muzyka była dobra, bo miejscowa za karnister wódki, więc moje chłopaki tańcowały, aż podłoga trzęsła. Jak obudziłem się na drugi dzień, to głowę rozsadzał mi ból po tym bimrze. Moje chłopaki już wiedzieli, z którą będą się żenić. Wobec tego wziąłem ojców i pojechaliśmy do dobrodzieja, żeby załatwić te śluby. Biedny nie mógł pojąć, że chodzi aż o 13 par. Gdy dotarło to do niego, to powiada, nikt ich tu nie ma, nie zna. Może to jacyś rozwodnicy albo mają już żony. Co ksiądz gada, mówi mu. Jakby mieli, to by je przywieźli, a nie robili staruchom propozycje. Jak to staruchom? Oni służyli całą wojnę razem i dobrze się znają. To uczciwi katolicy i kawalerowie. Wreszcie się zgodził, ale tylko do czasu, jak mu powiedziałem, że trzeba wygłosić wszystkie 13 zapowiedzi naraz i dać im od ręki ślub. Tego to ja nie mogę, bronił się dobrodziej. Trzymałem w ręku pieniądze od chłopaków na zapłacenie tej imprezy. Chyba dobrodziej dawno nie widział tyle pieniędzy, bo co chwila rzucał na nie oczyma. No to trudno, mówi do księdza. Albo pojadę z chłopakami bez ślubu i tam wezmą na miejscu, albo pojedziemy do sąsiedniej parafii i może inny ksiądz rozumie, że nie mogą czekać. Przez księdza upór będą żyli w grzechu. Tego już ksiądz nie wytrzymał i powiada. W takiej sytuacji dam te śluby, bo to tak jakby byli na łożu śmierci. Pieniądze przyszły do rąk dobrodzieja i teraz czekaliśmy soboty, żeby odbyła się msza święta i żeby ksiądz ich połączył do zgonnym węzłem małżeństwa. W tej sytuacji gospodarze zdecydowali, że wesele zbiorowe odbędzie się w remizie strażackiej. Budowali więc podwyższenie dla orkiestry i podłogę dla tańczących. Nawieziono zielonych gałęzi i cały ten parkiet umajano zielenią. Wszyscy ojcowie i matki solidnie przygotowały jedzenie, a moi chłopcy karnistry z bimbrem. Przenieśli tam, gdzie będzie się jeść i pić. W sobotę kto żyw zaprzęgał konie i ustawiał się w kolumnie do kościoła. Tylko panny młode miały prawo jechać pierwsze, jak zwyczaj u nas nakazuje i ich nie wolno wyprzedzać. To się działo z tyłu, trudno opisać, bo chłopy nie chcieli być ostatnie w tym orszaku. Więc i po polach jechali i po poboczach drogi, łamiąc koła i przy tym kalesząc ludzi. Przed kościołem stała cała straż pożarna. W dwuszeregu, a przed nimi chłopy z kosami. Pod tymi kosami szły młode pary. Wianki na głowach i biel sukien. A moi chłopcy odprasowali swoje mundury i wyglansowali buty i ordery. Miejscowa kawalerka przyglądała się zazdrośnie na wojskowych i zabrane im panny, a rodzice pchali się do ołtarza, żeby nic nie uronić z tego ślubu. Ksiądz chodził od pary do pary i wiązał ich z tułą i pozwalał pocałować pąsową pannę. Popili sobie, panie wójcie, wszyscy co chcieli, bośmy tego nawiedzi dużo i spadając z ławy pod stół mówił, to dopiero wesele. Ja nie popuszczałem sprawy
i od ręki rodzice musieli dawać córce krowę, a ich drobiu też trochę. Nie wypadało bez pierzyny i poduszek odprawić córki na świat, więc nazbierało się tego 3 pełne samochody. Tak więc, panie wójcie, chłopaki mają ładne i dobre żony. Moja żona ma teraz blisko siostrę i koleżankę z tej samej wioski, a ja dobrych kolegów i przyjaciół. Na razie to oni więcej śpią niż pracują, ale jak ochwacą się tym miodem, to zaczną orać i siać, a o to przecież chodzi. Mieliśmy z nimi dobrze, gdyż wojskowi nie dali sobie grać na nosie. Jednego razu banda napadła tego żołnierza, co to u piechy zajął gospodarkę, a później objęła inną, ale trochę dalej od kolegów. Nazywał się Sabała i umiał dobrze zastawiać pułapki i miny. Zawsze na noc przyciągał cienkie, mało widoczne druciki poprzez drogi do domu i tak samo od strony pola. Koledzy wiedzieli o tym i nikt w nocy do niego tą drogą nie chodził. Bandyci przyszli właśnie tą drogą i spowodowali, zaczepiając nogami, wybuch, między innymi na dwóch drzewach obok. Skutek był taki, że dwóch zginęło na miejscu. No, rewelacja. To bardzo lubię. Jednocześnie wybuch był sygnałem dla kolegów, którzy zaraz przybiegli mimo ciemnej nocy, gonili bandytów aż pod Reszel i tam rano zabili jednego i ranili też drugiego, którego zabrało UB. Bandyci doszli do wniosku, że z miejscowymi lepiej nie zadzierać i od tej pory tę okolicę mijali, ale na nas nie. Co jakiś czas byli ludzie obrabowani, pobici, a jeżeli w domu były kobiety, to gwałcono je. No i właśnie, drodzy Państwo, tutaj dla mnie to się wszyscy powinni autentycznie zmobilizować, wyczyścić do sedna, żeby nie zostało nikogo z tych bandytów. Ale nie spocząć, dopóki tego nie zrobią. W ogóle się w głowie nie mieści. Ta solidarność powinna być od początku do końca. Szabrownicy jeździli oficjalnie i bez względu, czy gospodarka była pusta, czy zajęta. Zabierali co chcieli, grożąc bronią. Ludność domagała się ochrony i miała do tego prawo. Tak dalej być nie mogło. W związku z tym ojciec pominął starostę i pojechał do Olsztyna, do wojewody. Ten odbył kilka rozmów z dowódcami jednostek na terenie województwa i powiata. W Lidzbarku Warmińskim jest jednostka, która będzie przechodzić reorganizację i będą zwalniać z niej część żołnierzy. Jedź pan do nich i może się panu kogoś uda namówić do tej służby. Założyłem więc dobryczki, klacz i pojechaliśmy do Lidzbarka Warmińskiego. Jakich ojciec używał argumentów, nie wiem. Wyszedł jednak zadowolony, mówiąc: od jutra będziemy mieli milicję. No, powinienem już skończyć. Ale chyba będzie ciekawie. Mamy już 50 minut. Dobrze. Jeszcze parę minut przeczytam. Następnego dnia pod urząd gminy podjechał wojskowy łazik, którego wysiadło dwóch żołnierzy. Weszli do pokoju ojca i przepisowo stuknęli obcasami, mówiąc: jesteśmy, panie wójcie, pokaż pan, gdzie jest ten posterunek i zaczniemy się tam urządzać. Najpierw coś przekąsimy, a później wam wszystko pokażę, zaproponował ojciec. Wyfasowano im nowe buty, nowe mundury, przepraszam, na których obaj mieli po kilka oznaczeń. A na rękawie opaski biało-czerwone, literami MO. Stempel orła, a starszy, wąsaty i dobrze zbudowany żołnierz zaczął mówić o sobie. Nazywam się Józef Barcie. Jestem starszym sierżantem. Przeszedłem cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Do wojska wstąpiłem w Związku Radzieckim. I od razu panu powiem, że chwała tak Andersowi, jak i Berlingowi. Przepraszam najmocniej, Anders, gnida ostatniego sortu. To on zamiast przedostać się, przewieźć się ponad 50 tysięcy żołnierzy, zrobił to w podobnej liczbie szczotkiem. Tak. I wiele rzeczy, drodzy Państwo, na jego temat można powiedzieć.
Tylko po co? Wystarczy. Zwykła gilda. Berling to co innego. I zawsze pewne rzeczy niestety się miesza. No tak wtedy akurat trzeba było pisać. To nie to, że to Agnieszka Siwak. To były akurat w pewnym stopniu doznania tych osób w tym momencie. Prawda? Bo to jest osoba, która to przedstawia. To nie jest, że to jest opinia Agnieszka Siwaka. Absolutnie. Że wyprowadzili z otchłani piekieł tyle tysięcy Polaków. Mój Boże. No właśnie, tu są te problemy, że ludzie pewnych rzeczy nie wiedzą. Propaganda przedstawia zupełnie co innego. A później żołnierze dalej dopowiadają. Ale na to już nie ma rady. Ja, gdyby nie stworzenie w Rosji obu polskich armii, to na pewno bym zginął, tak jak zginęło tysiące Polaków w kopalniach, lasach, na budowach kolei i dróg. Chwała więc im obu i nieważne, są tu polityczne problemy, bardzo ważne, bardzo ważne. Ale często ludzkie życie. Inaczej się to widzi z pozycji polityka, mając dach nad głową i co jeść. A jeszcze inaczej, gdy masz wyznaczoną normę do ścięcia drzewa i ułożenia go w sztaple oraz wyznaczoną normę chleba i pół litra zupy brukwi. Moja rodzina zginęła w czasie wojny na terenie Rosji, także jestem samotny. Janek pokazał na młodego plutonowego, miał inną drogę niż ja. On był partyzantce w województwie kieleckim. O, przepraszam najmocniej, mam telefon, muszę odebrać. Tak, mamuś? Wiem, odpisałem ci. Dobrze, będę. Nie ma problemu. Okej. Okay. Nie ma problemu. Dobrze, mamuśka. Dobrze. Nie, jest w miarę okej. Okay. No, buziaczki, do później. Papa. No, papa. Pa. Gdzie ja tutaj się zatrzymałem teraz? Bo teraz będzie ciężko odnaleźć, w którym miejscu. Aha. Niemcy zamęcili mu ojca, który też był partyzantem i ktoś go zdradził. Obaj spotkaliśmy się, gdy w Polsce uzupełniano naszą jednostkę i Janka przyjęli do mnie. Nie raz on mnie, a ja i jemu ratowaliśmy życie. Ja bardzo Janka polubiłem, bo nie mam nikogo. Do milicji bym nigdy nie wstąpił, gdyby nie Janek, który wyraził zgodę na pana prośbę. Nie mogę go zostawić samego, więc i ja próbuję tego chleba. A co do tego, że jeden z nas jest nieodpowiedzialny, to dotyczy mnie, mówi pan Józef. Jakby mój dowódca musiał walczyć o życie, jak ja musiałem w Rosji, i jakby on musiał gołymi rękoma dusić Niemców, jak mnie to przyszło robić, to też byłby nerwowy jak ja. Mimowolnie spojrzałem na ręce pana Józefa i zobaczyłem niezwykle duże dłonie. Świadczyły one o ciężkiej fizycznej pracy tego człowieka. Ojciec z zainteresowaniem wysłuchał i powiedział: dopóki pan nie będzie robił czegoś, co nie jest zgodne z prawem, to ja, wójt, nie będę miał do pana uwag. Myślę, że teraz pokażę panom lutry i posterunek. Jutro przyjdą tam murarze i szklarz, żeby doprowadzić to do użytku cały domek, gdyż są tam dla was mieszkania. Był już tu bardzo dobry człowiek, który pełnił funkcję milicjanta. Przeżył tu jako niewolnik cały okres wojny, ale jak zaczęto zabierać Mazurom bydło i maszyny, to zrezygnował z tej pracy. Też miał na imię Janek.
Jak pan? Zwrócił się ojciec do tego młodego. Telefonów tu nie ma, poczty jeszcze nie. Zaczęła pracować polska szkoła. Grasują szabrownicy i to jest zmora tej gminy. I czasami banda gdzieś w wiosce napadnie. To najważniejsze problemy teraz do załatwienia. Czy macie panowie odpowiednią broń? Pytał ojciec. Tak. Nawet wydano nam jeden RKM. Broń krótką i długą. Poszli więc obejrzeć miejsce, gdzie będą żyć i pracować. Gdzie przyjdzie im obu przeżyć wiele ciężkich sytuacji. A co najgorsze, jednemu z nich zginąć. No po co taka? Tak? Nie lubię właśnie, jak już ktoś uprzedza. Bo już tych ludzi polubiłem. Już za 3 dni posterunek pracował, a czerwona tablica nad wejściem informowała, że jest tu władza. Pan Józef słów na wiatr nie rzucał. Własnoręcznie napisał duże ogłoszenie i rozlepił w kilku miejscach, z których wynikało, że wywożenie z terenu gminy naszych maszyn rolniczych mienia poniemieckiego oraz przewożenie przez teren gminy wyżej wymienionych rzeczy będzie ścigane i karane. I że jest to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Widocznie szabrownicy lekceważyli sobie to ręczne pismo pana Józefa, bo szabel uprawiano dalej. Pierwsi poszli do aresztu szabrownicy, którzy chcieli zdemontować maszynę w młynie w Lutrach. A był to na owe czasy młyn bardzo nowoczesny. Szedł właśnie Janek nad jeziorem, gdy kobieta zaczepiła go i mówi: Panie władzo, w młynie są złodzieje i szabrują. Janek mimo młodego wieku miał duże doświadczenie z walk w czasie okupacji i oddziale partyzanckim. Życie nauczyło go, że nie należy niczego lekceważyć, że ginie się często w najmniej spodziewanym miejscu i okolicznościach. Przeładował więc broń i wszedł cicho do młyna. 3 mężczyzn rozbierało maszyny od mielenia kaszy i mąki pytlowej. Nie spodziewali się, że ktoś ich tu nakryje, bo zachowywali się dość głośno. Byli nachyleni do środka maszyny i trzymali w ręku różne narzędzia. Gdy krzyknął ręce do góry, to stanęli jak wryci. Zorientowali się jednak, że Janek jest sam i zaczęli myśleć, jak tu załatwić tego mokosa. Janek nakazał im, żeby jeden z drugim spokojnie wychodzili, trzymając ręce do góry. Panowie, ostrzegam, że będę strzelał w razie próby ucieczki. Mimo tych ostrzeżeń jeden z nich, ten ostatni, z kluczem w ręku odwrócił się i chciał Janka uderzyć w głowę. Padł strzał i kula przebiła dłoń napastnika. Odbiła się od maszynowego klucza, który trzymał w ręku i zraniła w nogę następnego szabrownika. Pod młynem stał ciężarowy samochód. I Janek pytał, czy to wasze? Prowadził złodziei przez całe Lutry i nie pozwolił opuścić rąk. Ludzie mijający ich mówili, no nareszcie jest władza i skończy się ten szaber. Przez Lutry prowadził szlak wywozu maszyn do centralnej Polski. Tędy codziennie jechały wozy, wyładowane słomą lub sianem, a w nich silniki elektryczne i motory spalinowe, młynki do razówki i sieczkarnie, porozbierane snopowiązałki i meble. Wystarczyło w taki wód pchnąć długim, ostrym szpikulcem i już wiadomo było, że ta słoma i siano służy do zamaskowania tego, co jest w środku. Jednego dnia przez Lutry przyjechała kolumna 5 takich wozów. Pan Józef dogonił ich rowerem w miejscu, gdzie rozchodzą się jezdnie, przed Lutrami nad jeziorami. Był sam, bez Janka i to był błąd. Ci na wozach wcale nie myśleli, że ktoś może ich tu zatrzymać. Siedzieli wysoko i patrzyli na sierżanta. On tonem rozkazującym zwrócił się do nich. Panowie, proszę zawracać do Lutrów na komisariat. Ci na pierwszym wozie mówią, panie władzo, tu za wąsko, żeby zawrócić. Tak ciężkim wozem, jak już musimy, to można to zrobić tam na górze, bo tam jest szerzej. Dobrze, mówi sierżant. Jedzie obok ich na rowerze. Dojechał pierwszy przed wozami na tę górę i widzi, że oni zamiast stanąć, to pognali konie. Teraz
pędzą kusem. Wyprzedził więc te wozy, stanął na drodze z bronią gotową do strzału i krzyczy: zatrzymać te wozy, bo będę strzelał. Ci na wozie zaczęli pierwsi ślać do niego. Jedyne, co w tej sytuacji mógł zrobić, to nie uciekać w pole, bo tam go mogli trafić, ale pod wózem. Tak też zrobił. Uczepił się drabiny, która była z boku, i pędzi pod tym wozem. Oni zaczęli strzelać przez siano, ale kule nie przechodziły. Strzelanie po bokach odbijały się od asfaltu i iskrząc. Nie ma rady, myśli sierżant. Muszę podpalić ten wóz. Od dołu. I wtedy oni uciekną z wozu. Tak też zrobił. Za chwilę jedna wielka pochodnia pędziła, ile konie mogły dać z siebie. Biedne zwierzęta, przypalane od płonącego siana, nie reagowały już na lejce, więc raptem skręciły pole i wóz się przewrócił. Wtedy sierżant wybiegł do turlających się dwóch ludzi i odebrał im broń. Nadjeżdżający, widząc wycelowaną w nich broń, poddali się wszyscy. Całe to towarzystwo sierżant przyprowadził na łąkę przed posterunkiem. W areszcie siedziało 8 ludzi, a konie odprowadzono do reszla. W tym czasie Janek zamknął dwóch pijaków, którzy pędzili bimber. Samo pędzenie nie było wtedy ścigane. Ci dwaj bili swoje żony i dzieci, jak tylko sobie wypili. Po raz pierwszy w areszcie siedziało aż 10 ludzi, których przecież trzeba było nakarmić. Co? Nakarmić. Wody dać. Jakby osłabli, to wtedy by było też inaczej. Sama woda na początek. Nic więcej. To jest miłosierdzie walczące. Takim łachudrom jakaś kara się należy. A nie, będzie siedział za przeproszeniem i jeszcze żar się dostawał. I przez to karmienie musieli aresztowani wysłuchać sierżanta, co o nich myśli. Zauważył, że Janek nasmarował pajdy chleba i dość grubo smalcem i do tego podał kawę z mlekiem. Kazał ten chleb cofnąć i na oczach aresztowanych zgarnął nożem smalec chleba, a kawę zbożową kazał wylać u sąsiadki świniom. I bardzo dobrze, świetnie. Ustawił ich w szeregu na podwórku i powiada: to nie jest sanatorium ani czasy. To jest areszt, gdzie należy karać tych, co nie chcą żyć zgodnie z prawem. To prawo akurat było jak należy. To nie ma nic wspólnego z dzisiejszym prawem. Ja, mówił sierżant, pracowałem wiele lat w lesie na Syberii. Tam dawali jeść tylko tym, co pracowali i wyrabiali normę. Słabi, chorzy, leniwi i symulanci umierali. Uratowało mnie wojsko. Przeszedłem cały szlak aż do Berlina i tymi oto rękoma niejednego Niemca udusiłem. Wyciągnął przez siebie ręce jak dwa bocheny chleba i mówi: dalej. Ale to byli faszyści i wykonywali rozkazy swego filera, więc niszczyłem ich jak plugawe robactwo, jak gadzinę złośliwą. Teraz, jak patrzę na was, to myślę, że jesteście gorsi od Niemców. I tu się zgodzę. Tu się zgodzę. Bo im ten filer kazał i oni musieli, a wy sami z siebie nikt wam nie każe, a chcieliście mnie zabić. Kieruje wami zachłanność, rabujecie to, co tu będzie ludziom niezbędne do pracy i do życia. Dlatego trzeba te ścierwa usunąć. No, drodzy państwo, no tak, radykalizm w tym momencie jest niezbędny. Echo niesie. No i cóż? Rezultat jest? Od razu mi się przypomina film z Charlesem Bronsonem, Mściciel. Tak, robił porządek na własną rękę. Recydywistów momentalnie załatwiał. Nagle zrobił się spokój w miasteczku. No cóż, kto to zrozumiał? Tylko jeden policjant, jak pamiętam wtedy, który próbował, wiedząc, kim on jest, bo wiedział, zatuszować sprawę. Bo powiedział prosto: wy chcecie go ścigać?
Nie dość, że nic nie zrobiliście, przez to były rabunki, gwałty, morderstwa, to on jeszcze powinien dostać nagrodę. A wy go jeszcze chcecie ścigać, nie robiąc nic samemu. To jest patologia, drodzy państwo, prawda? I tak samo jest dzisiaj. Kieruję wami, o tak to, dlatego trzeba te ścierwa usunąć. Ja się nie prosiłem na tę funkcję, ale jak już tu jestem, to każdemu, kogo złapiemy, na rabunku damy taką szkołę, że aż do końca życia zapamięta. Drodzy państwo, co innego, jakby nie strzelał, jakby to wszystko jeszcze, jak się zobaczy człowieka, ale ktoś to chciał zabić z premedytacją. No nie, nie. Więc posiedzicie o chlebie i wodzie parę dni, a później zobaczymy, co z wami zrobicie. A tym damskim bokserom każ oczyścić chodniki i rowy. I jak dobrze to zrobią, to puść ich. Nic dziwnego, że od tej pory lutry były omijane przez tych ludzi. No, chwała Bogu. No widzicie, jak to działa? Ci trzej, co szabrowali młyn, napisali do wojewody, że w lutrach jest sierżant wariat, który topił jednego w szambie. O, nie pomyślcie sobie, że mam jakieś odchyły. Nie. Po prostu lubię męskie odruchy. Zwyczajnie. A nie jakieś cioty. Wojewoda zwrócił ojcu uwagę, żeby sprawdził tę sprawę i ewentualnie skarcił sierżanta. No i cóż, drodzy państwo, no to jest głupota. Bo jeżeli zaprowadza porządek, ma silną rękę, w takich okolicznościach, gdzie rabują, mordują, gwałcą, to jest dzicz. Tu hamować? Jak odejdzie wam, to wtedy zobaczycie. Gmina wracała do normalności. Dobrze. Gmina wracała do normalności. Coraz mniej było szabrowników i przejeżdżających złodziei. Nadszedł jednak dzień, że sierżant zrezygnował ze ścigania szabrowników. O, naprawdę. Nie pamiętałem również tego. Jednego dnia jechał rowerem przez wioskę oddaloną kilka kilometrów od lutrów i widzi, jak dwaj chłopi biją konie, które nie mogą wciągnąć wozu pod górę. Co oni tam mają, że to takie ciężkie? Zainteresował się i podjechał do wozu. Nie zdążyli jeszcze nakryć maszyn sianem. Cały wóz to silniki i młynki. Konie padały na pyskę, kalecząc je o kamienie, ale wozu ruszyć nie mogły. Panowie, mówi sierżant, wyprzęgać konie i siadać na nie. Po ten wóz przyjedzie wojsko samochodem, a wy ze mną na posterunek. Obaj chłopi wsiedli na konie, a on z nimi na rowerze. W pewnym momencie obaj się odwrócili i huknęły dwa strzały. Sierżant poczuł ciepło pod pachą, a ci dwaj pognali konie i uciekli. Ach. Zdjął karabin i wycelował. Jeden spadł z konia, a drugi był już za daleko. Nogawicą płynęła sierżantowi krew aż do buta, ale rana nie bolała. Podszedł do leżącego człowieka i widzi, że jego kula uderzyła w głowę, raniąc tylko powierzchownie. Tylko centymetry dzieliły od rozbicia czaszki człowiekowi. Teraz ten ranny ukląkł na drodze i złożył ręce jak do modlitwy i prosi sierżanta, żeby go nie zabijał. No Boże kochany, no i cóż. Mam pytanie. Sukinsyna, który próbował zabić, należy podarować? W żadnym wypadku. Jak złożył ręce, jeszcze szybciej by dostał w czachę. Tym bardziej, bo to już jest po prostu zaprzaństwo ostatniego sortu. Panie władzo, ja strzelałem w bok, a nie w pana. Niech pan mnie nie zabija. Ja Boga kocham, to ten, co uciekł, w pana trafił, a nie ja. Jęczał dalej. Jak kochasz Boga, to odmawiaj pacierz, bo cię za chwilę rozwalę.
– powiedział sierżant. A ranny nie mówi tego pacierza, więc sierżant się pyta. – Czemu się nie modlisz? – Bo ja, panie władzo, ze strachu zapomniałem. – Tak, ze strachu zapomniał. – Ale ze strachu nie zapomniał strzelać. Jeszcze kłamie, że puste. Co, ufajdałeś się w gacie? Spytał sierżant. Tak, panie władzo, kiwał głową klęczący. Wiecie co? Nawet by się zastanawiał. No z ręką na sercu. Zwykłe śmiecie. Teatralna gwida. Sierżant schował broń i usiadł na przydrożnym kamieniu. Patrzył na tego, co nazywał się człowiekiem, który klęczył we własnych fekaliach i błagał o życie. To ja przeżyłem całą wojnę i nie zginąłem, a ten by mnie zabił. Albo ja jego, bo niewiele przecież brakowało. I co? O żelastwo, które zmieni właściciela. Niech to szlak trafi, zaklął denerwowany. Wstawaj i zdejmuj te gacie, krzyknął na człowieka. Ten posłusznie oczyścił się. Urwij kawałek koszuli, to ci ten głupi łeb obandażuje, bo się wykrwawisz, powiedział sierżant. Owinął mu ranę i mówi. Ty durniu, byś zabił Polaka albo ja siebie też Polaka. Bierz konia i uciekaj, bo mi wstyd za całą tę sprawę. Gdy sierżant wrócił, trzeba go było zawieźć do szpitala, bo rana była jednak głęboka. Nie wiem, drodzy Państwo, ale nie dziwiłbym się, gdyby ta gmina wróciła. Upłynęło kilka miesięcy i gmina znów była bezpiecznym miejscem. I dzięki pracy obu milicjantów. Metody miał pan Józef oryginalne, ale i czasy były takie, że nie do każdego trafiały słowa. Sam o swojej pracy mówił. Ja nie nadaję się, żeby szabrowników i bandytów nawracać. I to jest piękne. Jak można recydywistów nawracać? Jak można szosnek diabła nawracać? Przykład adekwatny. Oni nie są do nawracania. Tylko się odwróć, a sam się przekonasz. Właściwie się nie przekonasz, bo już będzie po. Więc albo będą się bali kary i ominą nas, albo będą kpić sobie z milicji i robić dalej to, co robią. Komendant powiatowy udawał, że nic nie widzi, bo wiedział, że nie znajdzie teraz chętny do tej służby. W ogóle co to jest za gadka dla mnie? Udawał, że nie widzi. Tam powinny być pochwały. Wdzięczność. Widocznie jeszcze do ciebie nie przyszli. Więc pan Józef co jakiś czas znów coś przegiął i znów były skargi. Co przegiął? Co przegiął? No przepraszam, ale naprawdę zaczyna mnie to wkurzać. Zaczęły się pierwsze skupy świń, które tu już ludzie wyhodowali. I teraz przyjeżdżał do lutrów taki wagowy i kasjer w jednej osobie i kupował to jako państwowy skup. Chłopy nasze przez całe życie uważali, że im świnia większa i tłuściejsza, tym lepiej. A tu weszły nowe przepisy, które mówiły, że od takiej do takiej wagi. I do takiej to pierwsza klasa. Jak ma więcej, jak 100 kg, to druga. A jak jeszcze więcej, to trzecia. Przywiózł chłop świniaka, który miał 2 kg więcej niż ta pierwsza klasa i ten kasjer powiada. Nie wezmę go do pierwszej, bo 2 kilo za dużo. No to są już właśnie takie dziadostwo, jak to się mówi, które potem wymyślali. Półgłówki, że delikatnie coś tam się przekroczyło i już od razu jest odmowa, tak? Te tak zwane od razu unijne przepisy mi się przypominają, jakie mamy dzisiaj. Czosnkowe. Chyba, że będziesz go pan ganiał godzinę wokół budynku, to on straci te 2 kilo.
No, głupków nie brakowało. Więc chłop poganiał ogłupiałe zwierzę, batę, ale po godzinie świnia padła. Więc chłop przyszedł do sierżanta i opowiedział o całym zdarzeniu. Ten wziął bat z rąk chłopa i pobiegł na skup. Zdzielił batę wagowego, kazał mu biegać wokół tej obory, a sam zaczął go chłostać. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Chyba skończyłoby się to tragicznie, gdyby ludzie nie zawołali mego ojca, który zabrał mu bat i przerwał ganianie wokół obory. Potem kasjer dostał zawału, a prokurator wniósł sprawę karną przeciw sierżantowi. Widzicie? Widzicie? Z ofiary zrobili kata, a z kata ofiarę. To się w głowie... A potem się dziwią, że nie ma chętnych. Jak są takie anomalie, patologie. Zobaczcie dzisiaj policja. Co to jest? Większe to śmiecie. A ci porządni mają problem, bo nie mogą się pogodzić z tym, z tą patologią, jaką mamy dzisiaj. Proste. A komendy powiatowej przyszło pismo do wójta i komendanta milicji, że posterunek w Lutrach ma duży teren do kontroli i powinno być minimum 3 milicjantów. W tym całą dobę dyżurny na posterunku. Masz, babo, placek, mówił sierżant. Skąd ja im wezmę chętnego i nadającego się do tej roboty? A no właśnie. Najbardziej by pasował któryś z byłych żołnierzy, z tych 13 koło piechy, ale żaden nie chciał. Tak zakochali się w ziemi i teraz byli tu najlepszymi gospodarzami. Szukano długo i wszędzie, ale kandydata nie było. Dopiero jeden z gospodarzy powiada tak. U mnie siedzi szwagier już drugi rok. Nic nie robi, tylko się wyleguje. Ja mam go dosyć. Może by się nadał na tą funkcję. Sierżant obejrzał człowieka, który od pierwszej chwili nie wzbudzał w nim zaufania. Poczekajmy, powiada do Janka. Minął miesiąc, a chętnego nie było. Żeby utrzymać całą dobę, dyżur musi być ten trzeci. Więc sierżant powiada. Najwyżej go odeślemy lub wywalimy. Jak się okaże, się nie nadaje. Przyjęło to więc do milicji tego człowieka, który unikał rozmowy i towarzystwa. Łaciaka wprowadzono około 3 tygodni, nim wydano mu legitymację i broń. Z papieru wynikało, że nie karany, więc i sierżant dał spokój pytaniom. Uspokoiło się z szabrownikami, a banda omijała ten teren, więc starosta pochwalił pracę milicji. Prokurator, który przesłuchiwał ludzi w sprawie sierżanta, za chłostanie wagowego też odstąpił od karania, gdyż ten człowiek przyznał, że była to głupia decyzja, aby ganiać świnię. No, przynajmniej chociaż tyle. Ale na świecie nie ma tak, żeby długo cieszyć się spokojem. Zawsze znajdą się ludzie, którzy spokój zamącą. Byłaby dobra opinia i panował spokój, gdyby nie ciekawa sprawa. Zawsze jak któryś z gospodarzy sprzedał konia czy krowę i miał trochę pieniędzy, to wtedy napadał ich tylko jeden człowiek. Ten bandzior wiedział, czy w domu są mężczyźni i ilu trzymają broń. Takich, gdzie byli uzbrojeni ludzie, w dodatku kilku mężczyzn w ogóle nie nachodził. Już kilku gospodarzy złożyło skargę, że ich napadnięto i obrabowano z pieniędzy. Sposób, jaki napadał, był zawsze ten sam. Wybijał okno, skakiwał do środka. Miał rewolwer i nóż. Nożem przystawionym do gardła wymuszał oddanie pieniędzy. Tylko raz użył broni palnej. Gdy gospodarz stojący przy oknie w domu chciał go uderzyć siekierą w głowę w trakcie wchodzenia oknem, na pewno ten gospodarz zabiłby złodzieja, gdyby nie fakt, że gdy się zamachnął siekierą, wsuwającą się głową, to siekiera zaczepiła o firankę i bandyta zdążył strzelić. Sierżant, doświadczony człowiek, zaplanował na bandziora zasadzkę. A więc tam, gdzie się gospodarze coś sprzedali i mieli w domu pieniądze, przez kilka nocy ukrywał się i zawsze jeden z policjantów lub poproszony do tej zasadzki żołnierz od piechy. Ale wtedy nic się nie działo. Bandzior nie przychodził. Dobrą miał informację. Ciekawe od kogo. Drodzy Państwo, i tym miłym akcentem dziękuję wszystkim. Bandzior nie przychodził. Tu właśnie zakończymy.
i zapraszam do następnego razu. Wszystkiego dobrego życzę z Panem Bogiem.